Marcin Held przed UFC w Gdańsku. Ostatnie dni przed tobą. Powiedz, jak samopoczucie? Witam, cześć. Samopoczucie bardzo dobrze. Z wagą nie ma problemu. Czuję się, jakbym w ogóle tej wagi nie zrzucał, więc jest dobrze. O ile dobrze pamiętam, ty nigdy nie miałeś problemów z wagą, gdzieś tam jak rozmawialiśmy wcześniej. No to powiedz, ile ci zostało tych kilogramów do zbicia? No jeszcze prawie 4 kilogramy, ale jest to stosunkowo niedużo. Wiem, że brzmi, że jest to sporo. No ale tak naprawdę prowadzę takie dość skrupulatne zapiski przed każdą walką, jak ta waga wygląda w tym okresie czasu. No i jest nawet trochę mniej niż zazwyczaj było, więc no, nigdy nie mam problemu i tym razem też nie będzie. Twoja historia przez chwilę naprawdę wydawała się jako taka, którą może być trochę najsmutniejszą, jeśli chodzi o Polaków w UFC. No bo tak, pierwsza walka przegrana, zdecydowanie wygrana zwycięstwo Sancheza, ale miałeś swój moment, gdzie wydawało się, że prawdopodobnie możesz wygrać to starcie. Potem no, niesłuszna przegrana z Lauzonem, potem totalny przypadek i niefart w ostatniej walce, a teraz tydzień przed galą dowiadujemy się, że nie masz rywala. Miałeś przez chwilę taką myśl, że no to się nie może po prostu aż tak fatalnie potoczyć wszystko. Znaczy miałem taką myśl, że faktycznie może do tej walki w Gdańsku nie dojść, no i tego się trochę bałem. No to był taki okres faktycznie, w którym najbardziej się stresowałem. Nawet nie tyle, no nawet tak bardzo się nie stresuję przed walką, jak stresowałem się właśnie tym, że jednak tej walki nie będzie. No ale wierzyłem, tak jakby cały czas wierzyłem w to, że kogoś znajdą. W UFC jest bardzo dużo zawodników w kategorii lekkiej, jeszcze pewnie dużo więcej zawodników takich, którzy chcą wskoczyć do tego UFC i zawalczyć, więc no... nie wierzę w to za bardzo właśnie w coś takiego jak gdzieś tam taki nagminny pech, więc no mam nadzieję, że z walką się udało i teraz mam nadzieję, że też wszystko będzie dobrze. No Marcin, nie miałeś za dużo czasu na to, żeby tego nowego rywala sobie przejrzeć, ale czy coś tam udało się wyciągnąć, jakieś wnioski przed tą walką? Tak, no na pewno obejrzałem wszystkie jego walki. Jest to zawodnik leworęczny, więc no tutaj drobne zmiany musieliśmy zrobić. To były tylko 2 tygodnie, więc no tak naprawdę cały okres przygotowawczy już był przepracowany bardzo dobrze. Te 2 tygodnie tylko takie drobne plany taktyczne, drobne zmiany. Wszystko jest dobrze, jestem gotowy. No to teraz ostatnie, czy jeżeli się uda, no bo wierzymy w to, że w końcu się uda i że ten zielony kwadracik przy twoim nazwisku się pojawi, no to liczysz na to, że kolejną walkę będziesz mógł stoczyć jeszcze w tym roku, jeżeli UFC przedłuży kontrakt, czy no jednak wolisz sobie zrobić trochę dłuższą przerwę? Ciężkie pytanie. Tak naprawdę właśnie ten okres przygotowawczy miałem taki dość długi, ale go tak dobrze przepracowałem, tak dobrze rozłożyłem, tak dobrze tutaj te treningi z tym z odpoczynkiem, z tym pomieszałem, że czuję się naprawdę tak, że mógłbym iść do tej walki, zawalczyć tą walkę i za 2 tygodnie mieć kolejną, więc no... zobaczymy faktycznie, no kusząca jest taka może opcja, żeby jeszcze tą jedną walkę stoczyć w tym roku, chociaż no nic na siłę. No jeśli zobaczymy, jakie będą plany UFC wobec mnie, jeśli będzie jakaś taka propozycja coś, wziąć coś na szybko, no to niewykluczone, że skorzystam. Dziękujemy ci bardzo.